Witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji Samsunga Galaxy Tab 3. Ja nazywam się Tomasz Niezgoda i witam Was na portalu wideotesty.pl. Jednocześnie chciałbym Was zaprosić na fanpage wideotesty.pl oraz forum wideotesty. Dobra, tak więc zacznijmy. Tak wygląda pudełko, w którym dostajemy Samsunga. Jest to sample tekstowy, więc no, jakościowo pudełko tutaj nie powala. Ale jak już nas Samsung zdążył przyzwyczaić, jest to model ekologiczny i fajnie, fajnie, wszystko super. Pudełeczko ładne, tutaj mamy dane od Samsunga. Wiadomo, z tyłu najważniejsze funkcje, którymi się warto pochwalić, czyli wyświetlacz TFT, 10.1, HSPA+, odtwarzanie filmów Full HD, DVX nagrywanie HD, Smart Remote, czyli to jest pilot, dwurdzeniowy procesor 1.6 GHz i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wyjmijmy sobie naszą zabawkę. Tak oto wygląda. Ok, tak wygląda Samsung Galaxy Tab 3 10.1. Jest troszeczkę podotykany już przeze mnie, niestety okropne, że się tak zbierają odciski. Tak on wygląda, no do tego przejdziemy już zaraz. Dalej mamy resztę samsungowskich. Czyli kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi, kabel USB z przejściówką do ładowarki. Już nie będę tutaj jej za bardzo wyjmował, bo później to wszystko trzeba będzie wkładać. Wiadomo, standard. Niestety nie otrzymałem tutaj słuchaweczek, więc albo po prostu nie ma, ale raczej są, ale mi się akurat nie udało dostać. Dobra, tak więc pierwsze uruchomienie. Tak oto wszystko wygląda. Poinstalowałem tutaj trochę aplikacji już. Wszystko wygląda tak, jak to u przeciętnego użytkownika powinno wyglądać. Sprawdźmy na sam początek płynność. Dobrze. Jest ok w miarę, jak widzimy. Zobaczmy, zmiana na widżety. Troszeczkę trwa, jak już widać. Od razu na wstępie chciałbym zaznaczyć, że pełną recenzję znajdziecie w opisie tego filmu. Macie link na wideotesty.pl. To jest wideo prezentacja bardziej, a nie recenzja, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Dobrze. Tak więc zajmijmy się jeszcze wyglądem zewnętrznym. Z lewej strony i z prawej zostały umiejscowione głośniki. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie Samsunga, które oferuje naprawdę znakomity dźwięk podczas odtwarzania muzyki, filmów itd. Żaden producent poprzednio nie mógł się zdecydować, gdzie umieścić głośnik, umieszczał tutaj, umieszczał z przodu itd. I podczas użytkowania w ten sposób tabletu dźwięk był po prostu nie do przyjęcia. Teraz mamy po bokach dźwięk. Naprawdę ładnie wszystko brzmi. Moim zdaniem wielki plus. Z przodu kamerka. Jest to kamerka 1,3 megapiksela. Tutaj mamy czujnik światła, czujnik ruchu, logo Samsunga. Na dole mamy przyciski. No i tutaj warto o tym chwilę, na tym się chwilę zatrzymać. Mamy menu, home i powrót. Nie rozumiem, dlaczego Samsung zdecydował się na taki ruch, ponieważ w poprzednich wersjach te przyciski były jakby dotykowe, były wirtualne i było wszystko dobrze, ramka była cieńsza, wszystko się fajnie klikało, na przykład przeglądałem stronę, pik, psz, a teraz nie. Teraz wszystko to zostało zmienione na fizyczne przyciski i powrót wygląda w ten sposób. Muszę puścić rękę i cofnąć stronę, bo oczywiście tu się nie da, nie ma. To jest dla mnie po prostu żenujący ruch. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego został w ten sposób wyposażony Samsung Galaxy Tab 3, no ale może czemuś to miało służyć. Z tyłu główny aparat, kamera przednia, jest to 3,2 megapiksela, oraz logo Samsunga i dokładny model. Na dole port USB, po bokach jeszcze dodatkowo złącze mini jack. Na górze najbardziej obsadzona miejscowość, czyli włącznik oraz odblokuj, zablokuj, głośniej, ciszej, port micro SD,
oraz port SIM. Co ciekawe, na górze znajduje się również IRDA. Do czego ta IRDA służy? Otóż w tym modelu zostało jakby inteligentny pilot jeszcze wzmocniony o kilka funkcji i tutaj już IRDA była niezbędna. Tak więc do tego przejdziemy dalej. Przechodząc dalej do samego oprogramowania, warto wspomnieć o tym, że strasznie dużo funkcji zostało obciętych w porównaniu do poprzedniej wersji, czyli Galaxy Tab 2. Między innymi coś, co Was zdziwi. Pamiętacie funkcję Dual View, którą mieliśmy w poprzedniej wersji? To było takie okienko, które tutaj miało taki mały jakby taką ikonkę i mieliśmy możliwość korzystania z dwóch na przykład kart naraz, na przykład z YouTube'a i z Facebooka. Taki przykład. Mieliśmy podzielono na pół w ten sposób, pionowo, poziomo, jak to tam ktoś wola. W tym modelu tej funkcji brakuje, co jest naprawdę dziwne, bo ta funkcja była taka przydatna, no i skoro była w poprzednim, no to skoro to jest nowa generacja, powinna być lepsza, powinno być, przynajmniej w standardzie, nawet się nie powinienem zastanawiać, no ale niestety jej nie ma. Zabrakło również możliwości obsługiwania tabletu ruchem. Nie posiadamy żadnych z tych funkcji. Posiadamy tylko jedyną funkcję Smart Stay, czyli wygaszanie na podstawie oczu, co działa naprawdę dużo gorzej niż w modelu 8-calowym i S4, nawet mini. Niestety tutaj to się nie sprawdza za bardzo. Wszystkie zainstalowane aplikacje w standardzie, czyli alarm, aparat, tak dalej, wszystkie, które tu widzicie, są, no i wiadomo, są już od dawna. Chciałbym się jednak przyjrzeć inteligentnemu pilotowi. Dobrze, zgadzam się. Pierwszy raz go skonfiguruję na potrzeby filmu. Wybiorę kraj, region. Angola. Nie. Niechcący kliknąłem. Polska oczywiście. Kod pocztowy 05500 TVBT. OK. Mam telewizor Samsunga, znaczy w pokoju mam akurat Sharpa. OK. Dobrze. Tak więc sprawdźmy, czy działa. Tak, zadziałało. Odpalił się. Fajnie. Nagrywarka. Tak to wygląda w moim przypadku. Szukaj marek. O, to jest Livebox. O, dobrze. Dobrze zadziałało, tak, oczywiście. Nie dziękuję. No i tak, oto tym sposobem skonfigurowaliśmy swój inteligentny pilot. Myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, zwłaszcza do robienia żartów nauczycielom w szkole. Oj Jezu, jak ja się tym świetnie bawiłem jeszcze za czasów bycia dzieciakiem. Czyli jakiś rok temu. Dobrze, przejdźmy dalej. Tak więc wyświetlacz. Tutaj sprawa wygląda dosyć przejrzyście. Samsung nie zmienił nic w stosunku do poprzednika. Aż szczerze miałem nadzieję, że na co najmniej Full HD rozdzielczość. No ale niestety nadal utrzymujemy 1280 na 800, co daje około 149 punktów na cal, no co jest naprawdę takim wynikiem już bardzo standardowym, bardzo powszechnym, czyli czcionki, które w stronach mamy okazję przeglądać, nie są naprawdę jasne, klarowne i mogłyby być dużo lepsze, nie są jakieś super ostre, a w czasach, w których to dominuje, powinno być to naprawdę już zauważone, ponieważ wiadomo, teraz liczy się ostrość, teraz chcemy wszystko mieć po prostu idealnie, klarownie. Dodatkowo dodam, że na tym modelu nie możemy odtwarzać plików PDF, co jest naprawdę kolejnym zdziwieniem na mojej twarzy. Tak wygląda nasza strona na tablecie. Jak widzicie, jest ona naprawdę ładna i przy okazji wejdźcie sobie na forum. Od razu Wam pokażę forum, jak wygląda. Prezentuje się na tablecie. Zobaczmy.
Widzicie, no, czcionka naprawdę dla osoby, która ma słaby wzrok, tak jak ja, jest fajna, fajnie wygląda, ale w porównaniu z najnowszymi modelami 4K czy nawet Full HD, sprawa wygląda, no po prostu oczywiście mamy dużą różnicę. Tak więc wideo, przejdźmy do odtwarzacza wideo oraz odtwarzacza muzyki, ponieważ to też jest dosyć ważna sprawa. W odtwarzaczu wideo producent zapewnia możliwość odtwarzania w 3GP, MVA, AVI, MKW, FLV, MP4, no i tam kilku innych kodekach. Jednak niektóre filmy po prostu nie da się odtworzyć, nie wiem dlaczego, mają na przykład źle synchronizowane audio z filmem i tak dalej, potrzeba zainstalować dodatkowych kodeków z sklepu Google. No niestety, już Wam pokazuję przykładowy film odtworzony na YouTubie, ponieważ nie wiem co się stało, ale w menadżerze filmów nie mam żadnego filmu, mimo że na potrzeby filmu ściągałem nasze intro. Nie wiem, coś się stało. Dobrze, obejrzyjmy sobie może coś slow motion. Coś, co będzie ładnie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to wygląda dosyć fajnie. Przy okazji przetestujemy głośniki. Dobrze. Ok. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o film. A jak wygląda muzyka? Przejdźmy zatem do odtwarzacza muzyki. Tu jest standardowa piosenka Samsunga. Dobrze, wystarczy. Mam nadzieję, że to Wam wystarczy, jeżeli nie, pamiętajcie, że możecie wejść na główną stronę videotesty.pl i przeczytać całą recenzję tego oto produktu. Sam tablet nie jest najcięższy, waży tylko 510 gram i naprawdę fajnie leży w dłoni. Pomijając te trzy przyciski tutaj, sam wygląd jest no naprawdę bardzo fajny. Można się naprawdę nie przyzwyczaić, no bo jest wygodny, lekki, smukły i do tego bardzo ładny. Podsumowując, ten ruch Samsunga był takim totalnym wyznaczeniem granic pomiędzy średnią półką cenową a wysoką. Ten model jest naprawdę totalnie średnią półką cenową według Samsunga, a tą wysoką stał się Note 10.1. Nie wiem, moim zdaniem powinno być, ten tablet powinien być o niebo lepszy i w tej samej cenie, ponieważ użytkownik kupujący nową zabawkę, czekający na nią, na przykład mając tablet wersji 2, czeka na trójkę z myślą, że będzie lepsza. Kupuje go, się okazuje, że kurczę, ten nawet nie posiada kilku funkcji co poprzednik. No tak, niestety tak to bywa już. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej oto recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie jej ocenić oraz skomentować. Będziemy Wam za to bardzo wdzięczni. Do zobaczenia już niedługo w następnych recenzjach, przeglądach aplikacji itd. Trzymajcie się i cześć!